Terota. Siemano, dziś już ostateczne szykowanie bizona, bo jutro chcę zacząć mucić jęczmień. Także na spokojnie sobie wszystko naszykuję. Posprawdzam, czy aby na pewno wszystko działa jak należy. I na próbę wymucę jęczmień, nie mam tego dużo, około hektara, także sprawdzę, czy będzie wszystko gotowe na żniwa, czy to działa jak należy, czy nie działa. I filtry paliwa miałem, nie musiałem kupować, bo kiedyś ktoś mi dał i tak mi się przypomniało, że gdzieś widziałem u mnie filtry. Patrzę, są komplecik z uszczelkami. A wiecie z którego roku? Z 2013. Czyli 10-letnie filtry, ale wszystko jak należy się trzyma, nie rozleciało się nic. Zapakowane było szczelnie, także nic się z tym nie stało. Uszczelki też są, nawet z podkładkami miedzianymi. Także guma chyba przez 10 lat w torebce nie struchlała, nie? Czystym, suchym było, to myślę, że będzie ok. A mam kilka takich kompletów i nawet nie wiedziałem. Zapomniałem po prostu, a teraz tak jakoś coś szukałem i się znalazły. Dobra, wymieniamy. No i co? I tu jest potrzebna klucz 14, śrubokręt płaski, oczywiście gałgan. Kobicie ze zwersalki zapierdzieliłem. Jo, i nie może się tam ulać, bo później się ten syf będzie lepił wszystko do tej ropy. Także trzeba zabezpieczyć, nie? I dobra, rozkręcamy to. Czy tam co w ogóle? Przepust jakiś jest? I ogólnie filtry nie są takie brudne, bo ja to co sezon wymieniam, także... No... Nie ma tragedii. I o, wiadereczko na zlewki. Zobaczymy, jakie to czyste było. O, trochę gdzieś tam w tym paliwie, ale nie. Tutaj czyściutkie. Także nie ma tragedii. A filtry w torebeczkę i do śmieci. A ropę czasami się przyda gdzieś coś umyć, wyropować to. Ten trochę brudniejszy, ale nie ma tragedii, bo mówię, zbiornik jest czysty, filtry wymieniane co sezon, także bez problemu. No i ropę wykorzystuję sobie do pukania szklanek. O. Ładnie wszystko, żeby czyściutko było w środku. Tu jest czyściutko. Nie wiem, czy widać, bo słońce świeci, to może nie być widać. Ale i po zewnątrz umyjemy zaraz. Jo, filtry w torebce do śmieci. Dobra, czyszczę i będę zakładał. I tą podkładkę miedzianą trzeba wymienić. O, na nową. Drugą tak samo. I druga tak samo wymieniona. Mówię, może guma struchlała na uszczelkach, ale nie. O, patrzcie. Elegancko guma. Także nic się z tym nie stało. No, dobra guma. W mojej średnicy akurat by, no, weszła by akurat, myślę. Może trochę by rozciągnąć i by się zmieściła. Teraz najprzyjemniejsza część tego balu. Te gumki trzeba tu wydostać. Kurde mol. Kurde molek. O, tak to się robi. Cyk i u. Jedna. I druga. I o, teraz wsadzamy gumę. Ja to w gumie nie lubię. To w gumie to nie robota, kurde tam. O. Dobra, i gumy założone. Nie zakładaj ta gumy, mówię wam. To nic do fajnego. Kurde, trzeba by teraz wsadzić te filtry, ale gdzie który był? Zapomniałem. Kurde tam. Nie no, wiem. Pierwszy od chłodnicy jest zawsze szmaciany. Szmaciany jest od chłodnicy. Zapamiętaj ta sobie.
O, i szklanki czyste jak. Umyłem, kobicie do zmywarki wsadziłem i zobacz, takie czyste. Się świcą, na błyszczacza dostały, to... Dobra, wsadzam filtr. Biedronka. Ty, patrzcie, gołodupiec, Biedronka bez kropek. Taki jeszcze nie widziałem. Wystraszyła się i uciekła. Ktoś tam mi w komentarzu pisał, żebym trochę jaja se na filmach porobił. Bo tak na poważnie, majster. Dobra, to będę, od dzisiaj będą jaja na filmach. Takie o, takie moje głupie żarciki. Ale macie się śmiać, nie tylko ja będę się tego śmiał. I aplikujemy szmacioka. O, pierwszy idzie szmaciok, pamiętać. Pierwszy szmaciok, pierwszy od chłodnicy idzie szmaciok. Zapamiętaliście? Jak nie, to pierwszy od chłodnicy idzie szmaciok, pamiętaj to. Dobra, szmaciok wsadzony. Trzeba by teraz, ja to jeszcze zalewam tu, nie? Ale może tym barka tam nalejmy. Nie, tym barka to muszę do gardła nalać. O, terota. Patrzcie, jak przecinki gryzą. Te małe, o, to ja mówię, to przecinki, nie wiem, czy je widać, czy nie widać. Łażą tu gdzieś i to tak niekomfortowo się człowiek czuje po prostu, jak te przecinki łażą. O, i mówiłem, że pompka się przyda? O, teraz się naleję niepouliwą, napełnię szklankę i już, szybciej się odpowietrzy. Tylko tak do pełna to nie lodź, nie? Bo tam pochyły jest filter, o, to tak się leje, żeby nie... O, czego syczysz? Czego syczysz? Tak się leje, o, żeby nie ponarozliwać, nie? Bo wincy na porozliwota jak to warte. Szkoda ropy. I jeszcze jakby ktoś nie pamiętał, nie? To szmaciany idzie pierwszy od chłodnicy. Szmaciany, pamiętajcie. A jak to mocno dokręcić? No tak chwilę przed zerwaniem gwintu, nie? O, chyba tak. O, i drugi papirowy, nie? Drugi papirowy, też zalany, zakładamy. I teraz, o, może ta się pompką pobawić, nie? Odkręcamy pompkę. I pompujemy. Pompujemy tak długo, aż nie będzie leciało w zbiorniku i dopiero trzeba odpowietrzyć. Już. Napełnia się coś tam. Jeszcze ciekawe, czy to będzie szczelne. Powietrze słychać, to odpowietrzymy. Gdzie ten śrubokręt, kurde? Męczyłem się, bo nie mogłem go odpowietrzyć z kurczybyka. Ale się udało. Dobra, zapolimy. Zobaczymy, czy to zapoli znowu. A, kuczyk. Jeszcze kuczyk. Chyba się odpowietrzy. I puściłem już header, zobaczyć jak się to kręci i fajnie cichutko chodzi. Kosa trochę piszczy, bo to wiadomo, nie? No i co, na pełnej piździe chodzi? Nawet cicho, jak na sucho, to jest pięknie, nie? Podajniki to będą skrzypieć, bo na sucho to będą hałasować, nie? Ale jest gitara. Proszę Państwa, jeszcze tak mnie doszły takie niepokojące odgłosy. Minimalnie gdzieś tam coś popiskiwało mi przy alternatorze. I patrzcie, obcierał się ten wiatraczek.
wiatraczek się tu obcierał. A dlaczego się obcierał? Ale to też nie zawsze się obcierał. Tylko co jakiś czas. O, tylko w tym miejscu. A się obcierał dlatego, że była niedokręcona ta nakrętka. Po prostu się poluźniła. Ale jak już go mam tu na wierzchu, to może przy okazji się pokuszę, żeby te łożyska wymienić. Żeby już to grało. O, i tak to łożysko wygląda. Już nie za tęgie. Może tam luzu nie ma, ale już hałasuje. A tam to jeszcze gorsze, także wymienimy od razu. Tylko tu mam zanitowane, muszę poodcinać i później śrubeczki założyć, nie? Nity takie zrobili, zaklepane są i już. 6203 łożysko. I to jest jednak 6304, czyli 6203 i 6304. Jadę, parę minut kupię, wymienię i po robocie. Tutaj te nity, o, musiałem poobcinać i później wezmę je, zamienię śrubeczki, nie? Zrobię. I chwila, moment, podjechałem, łożyska kupiłem. Niewielki koszt w sumie, a będzie zrobione jak się należy i na zaś będzie służyć. Przy okazji jakiś pasek sobie wziąłem, jak któryś mam niepewny. Tak, żeby to wszystko ma chodzić, a nie na polu się rozkraczę i będę płakał później. Później będę płakał. I co? Będę zdejmował to łożysko. Słyszycie jak... To ono za długo by nie pochodziło, a to jest nowe. O. To, ta, takie lepsze trochę wziąłem, niech to se pochodzi. A to jeszcze gorsze, o. Jak grechocze? Dobra, ściągać i ściągam to. I widzicie, jak ładnie zaczyna schodzić. Bez ściągacza to ciężko, ciężko. I w środku wydmuchany, tak jak się należy. Jeszcze pomyłem sobie benzynką ekstrakcyjną, tak żeby to wszystko czyste przed złożeniem było i odtłuszczone. O, i będę składał. I tutaj sobie, o, śrubeczkami skręciłem i pozaklepywałem, trochę dalej obciąłem i pozaklepywałem, żeby się nie odkręciło, nie? Bo nie bez powodu były wcześniej nity zrobione. To tak zrobiłem, żeby to było jak należy. Patrzcie, jak teraz chodzi, o! Miodzio! Szczotki przy okazji też założyłem drugie. Te jeszcze by chodziły, ale miałem lepsze, to założyłem i teraz dokręcę. Tu fajna sprawa z tymi szczotkami. I śrubeczkę jedną wyciągamy i już. I gotowe, zakładam. I teraz śmiga jak należy. Chciałbym wam pokazać, jak powinien się kręcić header bez paska. Patrzcie. Tak. Rączką wszystko chodzi, o. Ja sobie rączką. Widać? Tak powinno leciutko chodzić. A chciałem wymienić ten pas, bo niby ja go w zeszłym roku założyłem, ale wiecie co się zrobiło? Popuścił się ten ślizgacz. No to jest po to zabezpieczenie takie, żeby pasek nie spadł. Jak jest zwolniony header, nie jest załączony. To zaczepiło o pas, o, jak się odkręciło i patrzcie jak rozdarło. Tak rozdarło pas. I dlatego, no on może by chodził jeszcze, ale wolę go sobie wymienić, będę miał spokój, nie? Tylko trzeba odkręcić te dwie śruby, opuścić tą osłonę, spuścić ten pas od sieczkarni, założyć tamten i tyle. O, i jakieś z gównolitu to zrobione. To nawet tu włoska żadnego nie ma w tym pasku, tu do połowy to w ogóle włoska nie ma. To jak ma to nie pęknąć? W kilku miejscach to tak popękało. I niby też sanok.
Guma się nie postarała. Sanok guma. No nieważne. I to był zwykły. A teraz będzie solid. Sanoka. Pewnie będzie lepszy. Myślę, że dużo lepszy. Tutaj mamy pasek 25 na 3390. No. I pasek założony. Teraz on jest luźno. Tutaj o, jak załączamy dźwignię, to on tu ten napinacz napina. I dzięki czemu jest pasek sztywno i napędza header, nie? Tutaj pas do napędu headera, nie? Dobra, zakładam ten potrójny pas. O, siedzi teraz osłony i będzie. A tutaj ktoś pytał w komentarzu, jaki jest ten pas od szarpacza słomy. Ja tutaj mam żukowo szarpacz słomy, a pas jest HC 5500, czyli 5,5 metra długi, a myślę, że szerokość tego pasa to jest 20, także taki to pas. Założony, zaraz odpalam, próbujemy. Tutaj też pozakładane wszystko. Pas do napędu headera też założony. Dobra. Odpalam, jak się będzie wszystko kręcić, to rano smaruję i mucę jęczmień. Dobra, kręci się. Troszkę podciągnąłem łańcuch. Słomy trochę się trzęsie, przy bizonie tak to jest. Nawet ładnie cichutko chodzi, nie muszę krzyczeć, bo u niektórego to trzeba krzyczeć, bo nie słychać, co się mówi nawet, nie? No, na sucho to i tak cichutko to wszystko chodzi. O, kosa elegancko śmiga. Dobra, będzie coś z tego. Tego łańcuszka trochę naciągnąłem. Musi chwilę pochodzić. Może go minimalnie popuszczę.